Katarzyna Cichopek zaliczyła niezłą wpadkę. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki. Katarzyna Cichopek bardzo chętnie udostępnia w sieci zdjęcia swoich modnych stylizacji. Tym razem pokazała się w niezbyt dobrze dobranych butach. Okazuje się, że prezenterka miała za duże szpilki. Co za wpadka. Katarzyna Cichopek dodała nowe zdjęcie na instagramowe konto. Katarzyna Cichopek jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. To właśnie tam prezenterka TVP chętnie chwali się swoją pracą oraz życiem prywatnym. Niedawno udostępniła zdjęcie, na którym pokazała modną stylizację. Internauci skomplementowali jej sukienkę, jednak na butach nie zostawili suchej nitki. Katarzyna Cichopek skrytykowana za buty. Katarzyna Cichopek najnowsze zdjęcia wykonała na spacerze. Na fotografii wyraźnie widać, że tym razem postawiła na total look w kolorze nude. Kasia miała mini sukienkę, która sznurowana była po bokach, do tego dobrała klapki na obcasie. Niestety to właśnie te buty wywołały poruszenie w komentarzach. Buty o dwa numery za duże. Za mała stopa do tych bucików, można było przeczytać w sieci. Niektórzy internauci postanowili wytłumaczyć Cichopek. Według nich prezenterka TVP może mieć problem z doborem modnych szpilek, ponieważ nosi 35 rozmiar. Kasia ma małe stopy, 35 bodajże, i pewnie trudno jej dostać modne szpilki, czy inne w tym rozmiarze, napisała jedna z fanek. Z kolei inne napisały, że zbyt duże obuwie nie prezentuje się elegancko. No pewnie tak, ale nie wygląda to zbyt dobrze w tych butach, bo ledwo Kasi palce sięgają paska na samym dole, dodały inne internautki.